Kutacynku Miasteczko Śląskie to tegoroczny laureat konkursu Okruszec Biznesu w kategorii Firma Roku. Nagrodę wręczono w Operze Śląskiej w Bytomiu podczas koncertu noworocznego Izby Przemysłowo-Handlowej Starnowskich Gór. Hutę doceniono za dynamiczny rozwój. W skali gospodarki ogólnoświatowej huta cechuje się unikalną technologią produkcji cynku i ołowiu. Jest to metoda pirometalurgiczna, tak zwany proces ISP. Jest tych hut 7 w świecie. Około połowę naszej produkcji eksportujemy, ale również importujemy surowce z Australii, z Kanady, z każdego zakątku na świecie, więc jesteśmy znani, no, można by było powiedzieć, na całym świecie. Zatrudniamy w tej chwili 820 osób i z tego co wiem, jesteśmy największym pracodawcą w powiecie tarnogórskim i jesteśmy również jedną z największych firm w Polsce. Nasze przychody to rząd wielkości 1 miliard złotych rocznie. Kapituła przyznająca kruszce nagrodziła także firmy wyróżniające się społeczną odpowiedzialnością biznesu. Znane są z akcji charytatywnych, społecznych i wspierania organizacji pozarządowych. Przeprowadzamy bardzo różne akcje, szeroko rozpropagowane w różnych szkołach, poprzez konta SKO, poprzez konta junior dla młodych, poprzez wszelaką taką też, myślę, że świadomość młodego człowieka, skąd się bierze pieniądz, jak na niego trzeba zapracować, jak go oszczędzać, jak obliczyć odsetki. Więc myślę, że w tym zakresie na pewno szkolimy bardzo dużo młodych pokoleń, ale nie tylko. Bo chcemy też zadbać o starsze pokolenia, no i w tym wypadku razem z Urzędem Miasta, z Policją, z wodociągami opracowaliśmy taką akcję Czujny Senior. Poza dyrektor Gaś na scenę po odbiór nagrody zaproszono także Andrzeja Olko, prezesa GTL Serwis oraz Katarzynę Stachurę-Siwy i Michała Siwego, właścicieli restauracji Modra z Tarnowskich Gór. Prezes Aleksander Kynik wręczył także złote odznaki IPH. Wyróżniono nimi Leszka Gorola, prezesa Elektromontu, Michała Fajera, prezesa Agencji Inicjatyw Gospodarczych Starnowskich Gór oraz Andrzeja Malickiego, prezesa firmy Plast Install SKB. Na scenę zaproszono także pracowników tarnogórskiej firmy Hemet. Karina Legierska i Marek Kukowka zostali odznaczeni srebrną odznaką za zasługi dla województwa śląskiego. Dekorowali ich Izabela Domogała, członek Zarządu Województwa Śląskiego i radny Bartłomiej Kowalski. Potem na gości czekała uczta estetyczna. Był program specjalnie przygotowany na ten wieczór. Wśród nich były przeboje i sztrausowskie, i noworoczne, typowo takie koncertowe. Też były nowe utwory baletowe w nowej choreografii. To specjalnie właśnie dla członków Izby Przemysłowo-Handlowej Starnowskich Gór. Zawsze na najwyższym poziomie, wszystko dopracowane, goście dopisali, no ale myślę, że cała oprawa muzyczna, przygotowania, to widać było po oklaskach, że chyba wszyscy są mega, mega zadowoleni, jak co roku. Przedsiębiorców zrzeszonych w IPH zaproszono do opery po raz drugi. Wcześniej wręczanie kruszca biznesu i innych nagród świętowano tylko w plenerach pałacu w Brynku. Biznes i opera, wydaje mi się, że to jest jak najbardziej charakterystyczne, takie można powiedzieć górnośląskie połączenie, gdzie przemysł zawsze spotykał się z taką wielką sztuką i może to jest właśnie ten taki powrót do tych naszych korzeni, naszego biznesu, czyli do naszych przemysłowców śląskich, którzy sponsorowali piękne budynki, sponsorowali też wydarzenia muzyczne i fantastyczne jest to, że pod jednym dachem samorządowcy, politycy, ludzie biznesu, pracownicy wielu firm, bo też jest tutaj wielu pracowników firm, potrafią się spotkać pod jednym wspólnym mianownikiem, którym jest naprawdę wysoka sztuka, która jest serwowana też przez naszych ludzi, przez Ślązaków w Operze Śląskiej w Bytomiu.